30 października odbędzie się pierwsza edycja Bronek Run Forest Edition. Edycja, która jest bardzo ściśle połączona z biegami Bronka, które zasadniczo odbywają się zawsze w ostatnią sobotę września, w tym roku wyjątkowo 4 czerwca. Pierwszy bieg przełajowy pod szyldem Bronek Run 30 października na terenie Lasu Komunalnego. Dwa dystanse, 5 i 10 km dla amatorów biegania po pięknym Lesie Rudnickim. To na pewno będzie frajda przebiec te dwa dystanse w niedzielne przedpołudnie. Bieg jest częścią amatorskiej ligi biegowej powiatu grudziąckiego. Przedostatni bieg w tym roku, który odbędzie się właśnie tutaj w Grudziądzu. Zapisy wystartowały. Wszystkie informacje można znaleźć na Facebooku Międzynarodowych Biegów imienia Bronisława Malinowskiego. Zapisy prowadzimy do końca października. No i 30 października spotkamy się wszyscy tutaj właśnie w tym miejscu na terenie parkingu przy rondzie Popiełuszki w Grudziądzu. Bronisław Malinowski w latach 70. biegał w biegach przełajowych. W Irlandii zdobył drugie miejsce, także to jest jeden z pomysłów. Drugi to oczywiście 39. edycja, która odbyła się właśnie w tym miejscu. Z racji COVID-a w 2020 roku trasa będzie dokładnie ta sama. 10-kilometrowa trasa jest dobrze znana biegaczom z 39. edycji Międzynarodowych Biegów imienia Bronisława Malinowskiego. Natomiast 5-kilometrowa trasa będzie biegła dokładnie przez 3 km tymi samymi ścieżkami, co trasa 10-kilometrowa. Postanowiliśmy zrobić to wszystko pod szyldem Bronek Run, ponieważ Bronek również biegał w Lesie Rudnickim, również biegał przełaje. Jest to bardzo ważna część życia biegaczy. No a dodatkowo mamy piękne tereny, które chcemy promować regionalnie. Trasa jest techniczna, czyli jest troszeczkę podbiegów, troszeczkę zbiegów, jest sporo kamieni, jest piach. Są korzenie, także wszystko, co można spotkać w Lesie Rudnickim. Dziesiątka jest mocno techniczna, powiedziałbym, natomiast 5 km dla wszystkich amatorów biegania to jest akurat trasa, którą każdy jest w stanie przebiec lub przespacerować, bo tutaj nie zamykamy się tylko na biegaczy, mogą przyjść ludzie z kijkami, mogą przyjść ludzie, którzy najzwyczajniej w świecie chcą sprawdzić się na dystansie 5 km i przespacerować te 5 km wspólnie z nami.